Dzień dobry, mam na imię Tosia, mam 7 lat, chodzę do szkoły i mieszkam w Warszawie. Dzień dobry, mam na imię Kasia, mam 35 lat, jestem mamą Tosi, mieszkamy w Warszawie, tam się uczymy i chodzimy do pracy. No na początku byłam troszkę zaskoczona, dużo zaczęłam czytać na ten temat, znalazłam fora internetowe, gdzie rodzice wymieniali się informacjami. Dostałam bardzo dobrą radę od jednej z mam, która powiedziała, wystarczy, że będziesz ją kochała i to mnie uspokoiło. I kiedy Tosia się już urodziła, zobaczyliśmy, że reaguje dokładnie tak samo jak starsza jej siostra, rozwija się tak samo jak starsza siostra, to już wiedzieliśmy, że będzie wszystko w porządku. Staramy się wychowywać Tosię w pełnej akceptacji własnej osoby i uczymy ją i wychowujemy w ten sposób, żeby potrafiła sobie poradzić w pełni z tym, co jej ciało oferuje. Ale daliśmy sobie szansę na to, że jeżeli kiedykolwiek Tosia poprosi o to, że chce mieć jakieś wspomaganie, w tym wypadku protezę, to zrobimy wszystko, żeby ją miała. W międzyczasie, kiedy Tosia dorastała, pojawiła się taka opcja, na początku widzieliśmy ją w internecie, że zaczynają drukować protezy 3D w najróżniejszych kolorach, supermenów, księżniczek i tego typu rzeczy. I Tosia to oglądała ze mną w internecie, ale nigdy nie wyrażała tej chęci. W zeszłym roku powiedziała, że chciałaby spróbować, że chciałaby zobaczyć, jak to jest mieć dwie ręce, chciałaby zrobić własną wersję ręki dla siebie. Mieliśmy porównanie z taką klasyczną protezą, którą dzieci zawsze miały. Ja to nazywam ręką lalki. Dla mnie to jest proteza głównie dla rodzica, a nie dla dziecka, dlatego że w niczym ta proteza dziecku nie pomaga w funkcjonowaniu. A wiedzieliśmy z filmów, że proteza 3D ma pewne możliwości co do ruchu, chwytania, zginania palców. I to były nasze oczekiwania wobec tej protezy. Na wiosnę będziemy próbować jeździć na rowerze z nią. Chodzę z nią do szkoły i moi koledzy i koleżanki ciągle na nią patrzą i są zadowoleni, że ja z nią przyszłam. Pierwsze ruchy w ogóle protezą po przyjeździe do domu to było, przybiegła do pokoju, złapała miśka i powiedziała, wreszcie mogę go przytulić. Dziewczyny obie siedziały, Tosia i jej siostra w domu i rysowały projekty. Tych projektów była masa. Hania bardzo chciała, żeby Tosia wybrała jej projekt, ale Tosia już miała od początku swoją wizję na temat tej ręki. Chciała, żeby była jak najbardziej tęczowa.